Będzie osiedle czy go nie będzie? Sprawa inwestycji w Katowickim Burowcu ma więcej zwrotów akcji niż ni jeden film. Temat ciągnie się od ponad roku. Po trzech podejściach, mimo protestów mieszkańców, radni zgodzili się na budowę osiedla, a wojewoda decyzję podpisał. Wczoraj zmienił jednak zdanie i unieważnił uchwałę Nagły zwrot w sprawie inwestycji na katowickim burowcu. Wywołująca liczne protesty, budowa osiedla stanęła pod znakiem zapytania. Radni zgodzili się na uzgodnienie tej inwestycji, ale nadzór prawny wojewody unieważnił wczoraj tę uchwałę. Jak stwierdzili prawnicy, uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów prawa. Chodzi o brak dostępu do drogi publicznej, przystanków komunikacji publicznej w odpowiedniej odległości od planowanego osiedla. Uchwała w trybie Lex Developer dotycząca planowanej budowy w rejonie ulicy Mroźnej wzbudza emocje i kontrowersje od wielu miesięcy. Radni mogą teraz zaskarżyć decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.